Witajcie wszyscy, z tej strony Sarlen i kolejna misja kampanii. Właśnie odkryłem ciekawą rzecz, przyodkryłem. Powinienem to doczytać znacznie wcześniej, ale... Nie to. Ta aktywność mózgu rozstawa na poziom trudności, twoja efektywna moc jest ograniczona do poziomu... 405. Więc bez znaczenia, co ja tutaj mam. Bo to i tak nie bije w ten... 15 poniżej mocy. Dobrze wiedzieć, kurczę. Lepiej późno niż wcale, dosłownie w przenośni, więc... Taki poziom trudności wyższy. Tego chciałem. Jeszcze jakbym grał z Dorliberem albo Agatą, to też bym tego grał na tym. Dajbym spróbować namówić tego. Ale potem sobie tytkiem przejdę na chillku. Panie, potem przed tytkiem na nierilku. To jest możliwe. Komisję można rozgrywać ponownie, z tego co widziałem. Okej, prawie skończyłem granatnik. Piramidka. Aha, dobra, rozumiem. Już widzę, że tam będzie się coś działo. Strażniku, już raz skorzystałeś z mocy tej piramidy. I Kora sądzi, że można jej znaleźć więcej. Jak połączenie z ciemnością pomoże nam zrozumieć głosy, które słyszeliśmy, gdy znaleźliśmy obudowę Sakiry? Dotrzyj do posągu w sercu piramidy. Wzmocnij swoją więź z ciemnością, a przekroczysz ograniczenia normalnego postrzegania. No, czerwony legion. Jedna z wielkości glebi. Ciekawe. Odbieram transmisję kombinatu. Zgrałem je dla ciebie. Do wojowników Imperium Kombinatu. Bundownicy maszerują do piramidy na Europie w poszukiwaniu świecidełek ciemności. Nie otrzymali zgody na swoją wyprawę. Nikt, kto do nich dołączy, nie uzyska wsparcia. Obsesja mojego ojca na punkcie głosów w ciemności nie może opanować naszych szeregów. To chyba znaczy, że cesarzowej nie będzie przeszkadzało, gdy my przebijemy się do środka. Nie powinno. Przepraszam, ja was bardzo. No, chyba nie trafiłem. Albo jednak trafiłem. Au. Kolos? Inwentuje kolosa? Na lepiej dla mnie. Bez kolosów lepiej dla mnie. Chcę dokończyć po prostu kwestię tej...
zadziałem się troszkę. I troszkę utknąłem. Teraz będę musiał wszystkich ubić jeszcze raz, tak? Kupić jakość. A punkt kontrolny mam tu. Więcej was naprawdę matka nie miała? Znaleźliście kiedyś Gwiezdne Wrota? Nie Wojny, tylko Wrota? To mi się akurat z tym troszkę kojarzy. Tam w sensie glebie. Tam wojownicy Jaffa mieli właśnie takie dzidy. Habardy, jak to tak zwało. Lance, o Lance to się Lance nazywało. Podobnie generalnie strzelały tylko wojownicy do wojny. Ale to jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo. Od nowa, co? No, dobra. Jak się uporam z tym, wrócę do was. Bo nie chcę was męczyć ani przedłużać bezsensownie, bo to nie ma naprawdę logicznego sensu z mojej perspektywy. Dobra, mówiłem, że tu się z nim uporam. I został tylko ten jeden kurde Goliat. A ja nie mam heavy. Tam jakieś leży, ale... On ma na jednego strzała, jak trafi bezpośrednio w ten moment. To jest kurde trochę blisko niego. Hop. Dobra, mam trochę ammo heavy.
nie schodzi. Dobra, boję się jak cholera, bo tu jest naprawdę za dużo, żebym robił tu 15 razy. Zmierza mnie, co? Jest chyba w ciemności. No dawaj, podejdźmy do niego. Przejście blokuje tarcza kombinatu. Najwyraźniej dostali się tu przed nami. Co to jest? Eris, piramida z jakiegoś powodu reaguje na naszą obecność. Otwiera drzwi, przesuwa platformy. Być może coś w was wyczuwa. Gdy badałam te dziwne przejścia, ja także miałam wrażenie, że coś we mnie wyczuła. Początkowo się temu opierałam. Nie chciałam uwierzyć, że rozpoznała we mnie pewne sekretne powinowactwo. Lecz tak jak ty, strażniku, nauczyłam się z tego korzystać. Dobra. Coś teraz mi wsunie do środka. A jednak nie. Chodź tu, piesku. Następne, chodź tu. Wszędzie są zapasy kombinatu. Wygląda na to, że próbują założyć bazę wewnątrz piramidy. Przypuszczam, że chcą zdobyć artefakty ciemności do swojej krucjaty przeciwko wojnie. Zivu Arad zniszczyła ich ojczystą planetę. A zdobywcy źle znoszą, gdy sami są podbijani. Jakie buty? O, szajs. Myślę, że to urządzenie w jakiś sposób zakłóca ruchy piramidy. Faktycznie to się musiał kręcić, żeby nam coś się otworzyło.
przetworzę kulę energetyczną, tak jak myślałem. Pewnie. To może mieć z jednym i drugim związek. Ogólnie ten granatnik już skończyłem, ale ten karabin, który dostałem od... Karabin. Dostałem od Saladyna jest beznadziejny. Lepsza gra. Hop. Okej. Eris, powiedziałaś, że piramida coś w nas rozpoznała. Ale co takiego? Obrońcę. Naostrzoną broń. Ciekawość. To może być cokolwiek. Albo i nic. I Kora też zadała to pytanie. A moja odpowiedź była taka sama. To czyste domysły. Obawiam się, że ta niejednoznaczność zbytnio jej ciąży. Okej, jeżeli tak. Jedna wielka niewa... doma... To jest do czego, tak? Z tą ciemnością teraz. Niestety nie ma innego wyjścia bardzo. Do rzeczy, których nie obejdę. No to jedna z nich. Krew jest troszkę heavy, a mu się przyda. Kurde się zdawało, że widziałem cień. Strażniku, nie sądzę, by piramida pomagała nam bezinteresownie. Manipuluje nami. Wykorzystuje nas w jakiś sposób. Ciemność to siła neutralna. Ale piramidy mają swój cel. Dopóki go nie poznamy, nie możemy opuszczać gardy. No dobra, to się zaczyna pewnie... Wchodzę.
A, okej. Okay. Będę strzelał do dołu. Oj, to ilu. Dobra, ten z głowy. Na dół niestety. Hop. I lota. Hop. Hop. Nie uciekamy. Dobra, coś pochłonie czy mi wpadło, dobrze. No, umrę chyba jeszcze. O, co to? A nie, to jest tu. Teraz umieramy trochę. No, nie mam amunicji. Zresztą to widzę, zabiło, super. Jest na gostek. Tylko namierzysz teraz, to jest tak? Masz, ty, masz żyj światło. Bez ciemności, żyj światło. Napotkała istotę, która dowodzi piramidami. Powiedziała, że jej umysł przemawiał głośniej niż jakikolwiek inny, który kiedykolwiek słyszała. To była kakofonia myśli. Być może to te głosy kierują statkami. Jeden z tych głosów przemówił do ciebie w Czarnym Ogrodzie. Teraz co? Mówisz dalej, tak?
Ja już nie chcę. Reakcja. Te misje są psia jucha długie. Już pomijmy to, że wyłożenie się to jest kwestia niekiedy sekund. Misje są po prostu długie. Nawet na tym normalnym poziomie trudności, tam ta pierwsza misja zajęła mi faktycznie tak blisko godziny. Nie wiem, że zaryzykowałem tym tą drogą w środek. Powiedz, że to już tu. Muszę dojść walki. Ikora powiedziała, że ta nowa zdolność pozwala ci dostrzegać psychiczne odciski minionych wydarzeń. A jeśli porozumiesz się z piramidą, być może dostrzeżesz taki odcisk na obudowie Sagiry. To dziwne. Światło sprawiło, że zapomniałeś, a teraz ciemność pomaga ci sobie przypomnieć. Było zbudowanie kombinatu jeszcze? To jedno. Kombinat usiłuje zniszczyć posąg. Musimy ich powstrzymać, inaczej nie zdołasz porozumieć się z piramidą. Cofa. Krebin wyjechał gładko lufowe. Nie, no też mogłem to zrobić. Chyba, że po prostu dostałem ten dodatek. Ja się to, bo jest ich tu mnóstwo. Albo dopiero teraz mnie czymś dowali. O, oczywiście kolos. Nienawidzę.
niewrażliwy. I sobie wyłącza urządzonkę, tak? Czas nie musiałem umrzeć. 10 sekund. Nie. W porządku. Kombinat usiłuje zniszczyć posąg. Musimy ich powstrzymać, inaczej nie zdołasz porozumieć się z piramidą. To jest głupie. Taka jedna bardzo ważna kwestia. Mianowicie głupia, że tutaj mam z nimi naparzać, a da mi się to tak jakby do tego, a żeby było fajnie, miło i w ogóle. Wiecie, co chodzi, prawda? Wiecie. Że nie mówię, ale jak się może domyślać, jestem taki dosyć delikatnie zestresowany i skupiony. Jak się porusza, dziękuję piramidko. Zawsze wiedziałem, że... O, jakie to jest. Jeżeli właśnie wiecie, że herbaty piramidki są dobre. I zapewne są. Też trzeba je zaparzyć. Ogólnie jakiś czas temu, miesiąc? Nie, w Lidlu zerwałem bardzo fajne herbatki. Chleda z czymś tam, generalnie rzecz ujmując. Nie wiem, co fajne, co tam było. Pomarańcza? Coś tam do tego smaczek herbatki. Ja się tu troszkę
powiem tak, jak ogólnie z inną podklasą. O, to był błąd. Rozmawienie. Jednak nie było takim błędem. Nie było też takim błędem. Jak ogólnie z inną podklasą nie miałby raczej takiej szczególności jak teraz właśnie ten. Ja zauważyłem tego. Dobra, wrócę do Wasa w 30 uporu. A przynajmniej będę blisko wygranej. Bo to... O, wymaga skupienia, cholerstwo. I to dużego dosyć ode mnie. Dobra, końcóweczka. Robię to potem chyba jeszcze, kurde, 6 lub 7 razy. Zanim mi się udało. Czuję, że nas wzywa. Bądź ostrożny, strażniku. Jestem zawsze. No, pomijając moment, kiedy nie jestem. Dobra, piramidko. Liptonku, co masz dla mnie? Nawiąż więź. Eris, połączyliśmy się z posągiem. Na razie trudno powiedzieć, czy cokolwiek się zmieniło. Być może nie zobaczymy efektów, dopóki nie wrócimy do świata tronowego Savatun. Tak czy inaczej, nie chcemy tu zostawać dłużej niż musimy. No nie. Mądrze. Te statki wciąż stanowią dla nas tajemnicę. Nowy etap porozmawiać z Ikorą w enklawie na Marsie. O! Przyjemnością. Dobra, to boli, że mnie kurczę cały czas. No to 14 zł 5 rzucają. Kurczę sobie. Któregoś razu palić misję na tym normalnym poziomie. Ja wiem, że na własne życzenie sobie dokurczę, sobie do... utrudniam życie i w ogóle marudzę, no ale no cóż, no. Ludzie tak czasami mają, że sobie utrudniają życie. No, ja jestem jednym z nich. Po co łatwo? No po co? Mam na kiflek? No, faktycznie mam. Zmieniłem nawet broń, z której już, której korzystam. Pewnie chętnie... A, teraz to rozwalę. Wiem, prowce. Nie interesują mnie jakoś tak bardzo. Dobra, to... I to... A co mamy w Sławku? To mamy w Sławku... Okej... Okay. To też rozłożę, to sobie też rozłożę, to jest ten... Mogę wziąć... To się co z Ikorą w następnym odcineczku. Trzymajcie się blisko, do zobaczenia następnym razem. Na razie.